No dzień dobry. Sterowa bohaterów uniwersum. Wątek nierzadko pomijany, a ja dostrzegam w tym potencjał. Co ubiór mówi o bohaterach, co noszą na co dzień. Zacznijmy od odleżynowego modela. Z racji jego potężnych gabarytów, rozmiar ubrań to minimum XXXXXXXXXXL. Na co dzień preferuje raczej ubrania luźne, choć z przyczyn wiadomych zaczynają po kilku dniach przylegać. Omówmy sobie jego outfit od butów. Jego obuwie jest typowo casualowo-dziadowe, na co dzień stroni od sznurówek, kierpco podobne chodaki sobie upodobał. Spodnie ma w zwyczaju nosić raczej typowe do osób jego wieku. Różne, luźne spodnie ze sztywnego materiału, np. poliestrowo-bawełniane z szeroką nogawką. Dżinsy rzadziej, zdarzało się, że nosił moro spodzień jak na byłego komandosa z jednostki wojskowej w Łożyszu przystało. Krótkich spodenek nie ma w zwyczaju odziewać, a dresy, które kiedyś zakładał tylko na lekcje WF-u, teraz nosi regularnie. Na pewno niezliczone kilogramy nadpiździa Bożego są wdzięczne za taką wygodę. Komfort ponad wszystko. Górna część garderoby jego osoby składa się z t-shirtów. Nie przypominam sobie, aby występował w tak zwanej żonobijce lub innej koszulce bez ramionczek. Lubi różne koszule, przeróżne nie zważając na kolorystykę. Flanelowe koszule na przykład. Najważniejsze, aby rozmiar się zgadzał i była względnie nowa, jeśli wyjmuje je z paczek. Łatwo poznaje to, co jest przeznaczone dla jego, mówiąc: o, to duże, to dla mnie będzie. Spasiony? Ty na wschód? Spasiony? Jakiś czas temu zaskoczył wszystkich swoją wakacyjną stylową, wyznaczając nowe trendy. Hawajsko-podobna koszula w połączeniu z letnim kapeluszem tworzy naprawdę udany strój. Ale nie był to pierwszy raz, gdy przyodziewał tego typu koszule wakacyjne. No ale koszuleczkę to mówię, pan ma kurde fest. Zimą kurtki, które nosi nawet, nie wiem jak skategoryzować, ale wyglądają na takie typowe, bazarowe, dziadowe kurtały sprzed 20 lat. Bardzo fajne. Spasiony! Głównym elementem nakrycia jego tułowia jest kamizelka bio, jak przystało na szefa tej potężnej korporacji. To jego charakterystyczny element ubioru, po którym można go rozpoznać z daleka i właściwie to na tym mógłbym skończyć opis jego stylizacji. Mógłbym, ale co to, to nie. Pełni ona funkcję sprawiania osoby istotnej, zajętej oraz wzbudza poważanie, respekt i z racji tego, że jest przesiąknięta feromonami, to wabi nią na przykład frajerów podbramkowych. Służy mu również jako piżama. Jak sam przyznawał niejednokrotnie, nie lubi bluz typu hoodie, tych z kapturem. Dziwne, bo w bluzie AC/DC wyglądał po prostu genialnie, przepotężnie, okazale i stylowo. Raz na jakiś czas ubierze tego typu bluzy, ale zostaje na co dzień przy koszulach oraz swetrach, które to są chyba jego ulubionym typem odzieży i dumnie je prezentuje od wielu lat. Ma naprawdę pokaźną kolekcję ich. Słynny sweter geometryczny to już legenda, ikona, coś z czym kojarzy się jego osoba, ale takich swetrów było wiele, jak ten na przykład z R2-D2, Star Warsowy, no coś niesamowitego. Speciali? Tak jak mówię, zdecydowanie swetry to ulubiona część jego ubioru. W jednym nawet pobił rekord co do niezdejmowania, który wynosił ponad miesiąc. Co do legendarnego geometrycznego swetra, to mówił, że ma go od mamy, która to kupiła mu go, gdy był młody, kilkunastoletni chyba, bo nie przedstawił szczegółów, a właściwie to im, bo Bogusiowi się spodobał również i bili się o niego, co jest bardzo ciekawe, zważywszy na to, że sweter ma rozmiar co najmniej XXL, a oni byli młodymi chłopakami, na których taki sweter prawdopodobnie wisiałby jak worek ziemniaków. Dobra, nieważne. Przejdźmy do nakrycia głowy. Czapki, które preferuje zimą, to najczęściej ciepłe uszatki typowe dla rosyjskich zwiadowców z Syberii, choć krążą pogłoski, że białoruscy komandosi, czyli jego dalecy krewni, nauczyli go nosić tego typu nakrycie głowy. Latem nosi czapki z daszkiem, tak zwane baseballówki, choć nie jest to stały element jego ubioru. Korzysta sporadycznie również z kapeluszy, a bywało nawet, że nosił kaszkiet. Najczęściej można go spotkać bez czapek, dumnie prezentującego wystający mózg. Jest wiele określeń na jego stylizację. Można rzec staropolski, warmiańsko-podlaski miszmasz. Co ma pod ręką, co do niego pasuje, jeszcze nie jest zarobaczone i sztywne, to zakłada. Oczywiście to nie jest tak, że
całkowicie losowo dobiera elementy ubioru, natomiast z racji na ograniczony wybór wynikający z jego tuszy, nietuzinkowej budowy, jest tak, a nie inaczej. Spodziany! Typowym dla niego sposobem noszenia spodni jest podciąganie ich jak najwyżej się da, aż pod samą mleczarnię, niczym jakiś warmiański obelix, ale z czego to wynika? Jako oni bęben, a właściwie to bęben, nosząc je wyżej, ma lepszą kontrolę nad zapięciem klamry od pasa, nie wbijają mu się w miękką część ciała Bożego, no i wydaje mu się, że wygląda szczuplej. Wiecie, często dziewczyny noszą spodnie z długim stanem, zakładając je pod pępek, przez co brzuch lekko się wyszczupla, przyciśnięty spodniami, więc wyglądają korzystniej. Być może jemu się również tak wydaje, no i przyzwyczajenie przede wszystkim. Warto wspomnieć o nieodłącznym elemencie jego outfitu, można powiedzieć kolejnego znaku rozpoznawczego, laski, a właściwie to kulachy, która to jak wiadomo spełnia psychologiczny zabieg wzbudzania litości czy poszanowania i służy jako broń na białostocką, bandycką młodzież. Na pewno stawia na komfort, jako iż ma w zwyczaju nosić ubrania po kilka dni, czasem tygodni, to odzież musi być wygodna. Można określić jego styl jako łachmaniarsko-elegancki, z ułamkiem sportowego akcentu, bardzo świeży. Kreator mody staroświeckiej w kategorii męskiej, plus 50. Speciali! Przejdźmy do największego projektanta mod w Białymstoku, a może nawet na całym Podlasiu. Wyznacza trendy wśród młodzieży bandyckiej oraz okuratnej, ale wśród starszych osób również. Istny streetwearowiec z przeszłością modela, co widać po stylu chodu, który prezentuje. No, istny nitro model na wybiegu. Lubuje się w markowych ciuchach, jego ulubione firmy to Nike, Adidas, Kappa, Puma czy Umbo. A koszulka Umbo i bluza Umbo. Nie ogranicza się do znanych marek, a odziewa nierzadko barwne szaty ze znanymi postaciami lub przekazami podprogowymi typu działalność mam podatki płacę, bo przecież nikt o tym nie wie. Bluzy z kapturem, ITBS, t-shirty, koszulki polo nosi na co dzień. Typowo młodzieżowy outfit łączy ze stylem rodem z lat 90., gdy zakłada na przykład swoje ortalionowe dresiwo lub tak zwane szelesty. Bardzo lubi bluzy rozpinane, które to nosi zapięte bądź nie, w zależności jaką koszulkę ma pod spodem oraz od samopoczucia. Rozpięta jest wtedy, gdy chce wysłać sygnały do partnera, że jest otwarty, ma ochotę, a zapięta, gdy jest zamknięty sobie, no i oczywiście od tego, czy w piecu napalił całe te, czy nie. Ma nawet dwie lub trzy takie swoje ulubione, zapinane bluzy z kołnierzem, bez kaptura, niektóre golfowe. Kiedyś często przyodziewał żonobijkę, w której to wyglądał po prostu majestatycznie. Uwielbia sportowe, piłkarskie koszulki, kibicował już chyba wszystkim topowym klubom europejskim. Czapka z daszkiem to nieodłączny element jego wycieczek poza Belweder i tu trzeba przyznać, że kolekcja jego czapek robi wrażenie. Posiadał dwie z własnym imieniem, posiadał, bo jedną zieloną mu skradziono, ale ma żółtą. Jutro jest niedziela, to kurczaka sobie podgrzeje, łódko duże takie i po prostu sobie zjem. Większość dostał od widzów, którzy prawdopodobnie zebrali od młodszych braci, bo każdy wygląda jakby była przeznaczona dla osobników między 5 a 10 rokiem życia, czyli pasuje do niego jak ulał. Kiedyś dumnie przechadzał się po Białymstoku w kaszkiecie, łącząc go z dresowym, sportowym stylem, więc nie ogranicza się do baseballówek. Jako element scenografii filmowej, jak na prawdziwego aktora przystało, stosował również kolorowe kapelusze, berety, czapeczki urodzinowe, maski, kaski, ale to już tak abstrahując od jego codziennego outfitu. A zapomniałbym o najważniejszym, czapka pracownika McDonald's w komplecie z koszulką. No, ogółem w wiele postaci się wcielał, zależnie od sytuacji, czy to szejk z Dubaju, Nitro Mikołaj z Bombasu, lub członek zespołu Jazzes or Roses. Wracając do spodni, to oprócz wszelkich dresów rodem z lat 90., które nosi najczęściej, to latem lubi krótkie spodenki, najczęściej typu rybaczki. Raz na jakiś czas włoży dżinsy, ale jako iż ograniczają zakres ruchu jego szczudeł, to woli swoje wygodne, stylowe dresiwo. Latem lubi nosić za duże laczki, eksponując swoje okazałe szpony. Generalnie to do butów przykłada dość dużą uwagę i ma całkiem sporo kolekcję. Ja kupiłem dobre buty!
a części z nich to nawet nigdy nie nałożył. Najczęściej jest to typowe obuwie sportowe, używane, zakupione w, jak to zwykł mawiać, taniej odzieży. Pierwsze buty, które przychodzą mi do głowy w związku z jego osobą, są to super stare marki Adidas. Z tego czasu hasał w nich na leśne wyprawy. Okej, wracając do górnej części garderoby, to kurtki, które nosi zimą, są zazwyczaj o rozmiar bądź dwa za duże. Często brudne w błocie, co pomagało w kamuflażu, gdy jeszcze chodził do lasu. Zwykłe, kolorowe, nie wyróżniające się specjalnie kurtki przeciętnych marek. Jak na prawdziwego modnisia przystało, odziewał również czerwono-żółty szalik swojego ulubionego klubu Jagiellonia Białystok. Czapkę takową również posiadał. Nieodłącznym elementem jego ubioru, gdy wychodzi na miasto, jest również plecak. Kiedyś miał marki Umbo, teraz niestety się nie orientuje, ale służy mu głównie do transportu ulubionego trunku marki Anser czy obiadów z Zodiaka. Podsumowując jego styl, powiem tak. Wygodne, tanie, aczkolwiek markowe połączenie zeszłowiecznego, sportowego wyglądu o młodzieżowym zabarwieniu. Wojciech jako poważany przedsiębiorca stara się wyglądać jak ktoś, a nie jak nikt. Poczucie prestiżu wynikające z noszenia markowych ubrań jest w nim całkiem mocno zakorzenione w przeciwieństwie do jego ukochanego przyjaciela, który to nie orientuje się co do marek odzieżowych. Wynikać to może z kilku powodów, jak różnica wieku, pochodzenia, bo Nitro Model to miastowy chłopak, no i w ubiegłym wieku tego typu ubrania bardziej odzwierciedlały status danej osoby w dużych miastach, a jako iż on dalej walczy z komuną, to sami widzicie. Co ciekawe, kupuje je po kosztach, używane lub przyjmując jako dar, więc nie wydając kilkuset złotych na bluzę, nadal fleksuje się przed publiką markowym odzieniem. Dodam jeszcze, że on naprawdę uważa dresowe, markowe ciuchy jako niezwykle prestiżowe, gdyż swego czasu miał zwyczaju zakładać na sprawę sądową bluzę typu hoodie marki Prosto. Był w sądzie w niej co najmniej dwa razy. Szarą bluzę marki Adidas też trzyma na specjalne okazje, jak na przykład urodziny pani terapeutki. Głównym źródłem ich stylizacji są oczywiście paczki. Najlepszym momentem, gdy je otwierają, jest to, gdy odleży nowy model oversize, mówi: o, to duże, jest to dla mnie. Jak wspomniałem wcześniej, a Nitro Model mówi: o, to za małe na ciebie, ty nie lubisz takich. Albo widząc coś, co mu się nie podoba, sugeruje mu, że on takie lubi i pasują do niego, dając mu to, co mu się nie podoba, przez co szanse na łup z kategorii tych lepszych rośnie dla jego. Cwany Nitro manekin, trzeba przyznać. Ogółem to często ubrania doprowadzają ich do kłótni, choć większość i tak zalega w zimnym pokoju, więc nigdy nie użyjmy ich potencjalnych, pełnych stylizacji. Nitro Model, co istotne, robi zapraczkę w tym domu, robiąc pranie nad wyraz często, co pokazuje, jak bardzo sobie ceni świeżość tkanin. A tak naprawdę to po prostu pierze, bo wali w nachy i chce mieć czym się pochwalić przed kamerą, że coś zrobił i to ogółem wysechnie. Piszcie, z którym fatałaszkiem najbardziej wam kojarzył się opisane przeze mnie postacie ze świata mody białostockiej, ale oprócz nitro bluzy oraz swetra geometrycznego, bo to zbyt oczywiste. No i dziękuję za tą wypowiedź. Daj wyłącz tą kamerę! Do widzenia!